Cześć Grzybofile, witam Was 25 grudnia, tym razem z województwa zachodniopomorskiego, a konkretniej z okolic wioski Kołczewo. Będziemy sobie dzisiaj penetrowali obrzeża lasu głównie. Lasy mamy tutaj zarówno sosnowe, jak i bukowe. Jednocześnie trzeba tutaj uważać, ponieważ w pobliżu znajduje się Woliński Park Narodowy. Dlatego też będę się właśnie trzymał raczej z kraju lasu, żeby granic Parku Narodowego nie naruszyć swoją ingerencją pozaszlakową, a tym bardziej grzybowym zbieractwem. Ale jak widzicie, potencjał na grzyby tutaj jest, mimo tego, że mamy grudzień, bo mamy dosyć dużo drzew liściastych, jest mokro, jest chłodno, to prawda. Teraz mamy 2 stopnie, ale jednocześnie nie ma też jakichś wielkich mrozów, więc grzyby nadrzewne powinny być i nawet chyba są. Spójrzcie, jak szybko poszło tym razem. Tym razem ekspresowo szybko natrafiłem na pierwsze grzyby. Są to oczywiście uszaki bzowe, czyli gatunek, który już niejednokrotnie Wam pokazywałem na wielu moich nagraniach, zarówno z tego roku, jak i jeszcze z ubiegłego roku. Dosyć łatwy do rozpoznania, chociaż gdybyście byli ciekawi, z czym można go ewentualnie pomylić w jakikolwiek sposób, to zachęcam Was tradycyjnie do zajrzenia do mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl. Tam poznacie wszystkie szczegółowe cechy i ewentualne właśnie możliwości pomyłki tych jadalnych grzybów z ewentualnie odrobinę podobnymi gatunkami niejadalnymi. Ja je oczywiście zabieram, tak więc kosz pójdzie dziś w ruch wyjątkowo szybko. Nie będę z nim chodził zbyt długo przypiętym do plecaka najwyraźniej. Uszaki bzowe to taki nasz polski odpowiednik azjatyckich grzybów mun, z którymi nawet nie grzybiarze mieli na pewno styczność w dosyć dużym stopniu. To jeden z 3 gatunków, na które najbardziej bym dziś liczył, oprócz pomiennicy zimowej i boczniaka ostrygowatego. No i jeszcze ewentualnie wodnichy późne gdzieś pod sosnami może byśmy mogli znaleźć, ale póki co, jak widzicie, wygrywają zdecydowanie właśnie uszaki bzowe. Ponieważ mamy tutaj zarówno bardzo dużo bzów na podmokłym właśnie terenie, jak i tyle właściwie. Nie wiem, co jeszcze chciałem do tego dodać. Wybaczcie, jest na tyle zimno, że nie będę dzisiaj chyba zbyt dużo Wam ględził i skupimy się faktycznie na grzybach. Moje komentarze będą stanowiły raczej dziś zdecydowaną mniejszość. O ile tylko nie będą to komentarze związane bezpośrednio właśnie ze znalezieniem jakiegoś grzyba, na którego mam nadzieję będę natrafiał. Mam nadzieję, że właśnie nie będą to jedynie uszaki bzowe. Chociaż jest to jak najbardziej dobry początek. Nie ma co wybrzydzać, więc na pewno ich tutaj nie zostawię. A zbierane one tutaj raczej nie są, bo jak widzicie dorastają do naprawdę całkiem zacnych rozmiarów. Takie najstarsze i największe owocniki zostawiam. Natomiast te w takim wieku średnim najbardziej się nadające do spożycia jak najbardziej zabieram. Jeszcze możemy sobie dopowiedzieć, że ten gatunek grzybów możecie konsumować również w stanie surowym. Nie wymagają one obróbki termicznej w przeciwieństwie do wielu innych popularnych gatunków grzybów, jak choćby podgrzybek brunatny. O czym może nie każdy grzybiarz wie. Nawet jadalne gatunki w stanie surowym bywają właśnie trujące i szkodliwe dla człowieka. No ale póki co o podgrzybkach to raczej nie ma co tutaj myśleć. Chociaż kto wie, nie przekreślajmy tego tak całkowicie. Na razie mamy grzyby właśnie, no może nie typowo zimowe, bo akurat uszaki bzowe rosną cały rok, ale takie, które zdecydowanie w zimie jeszcze mogą rosnąć. Mimo że uszaki bzowe wbrew swej jednoznacznej nazwie rosną nie tylko na drewnie bzów, no to faktycznie, skoro tutaj tych bzów jest aż tak dużo, a uszaki jednocześnie, jak mówię, są tutaj raczej niezbierane z uwagi na ich wielkość, możemy taki wniosek wysnuć, to się troszkę obawiam. Obawiam, to taka klęska urodzaju spodziewana. W każdym razie obawiam się troszkę, że właśnie ten gatunek zdominuje mi dzisiaj moje grzybobranie. Chociaż nie ukrywam, że najchętniej zbierałbym dzisiaj boczniaki, ponieważ poprzednio na moim minionym grzybobraniu z Puszczyny Połomickiej rządziły pomiennice zimowe, teraz właśnie uszaki. No to jeszcze do szczęścia
brakowałoby tego trzeciego gatunku. No albo właśnie wodnichy późne, które może wśród sosen jeszcze wypatrzymy. Choć również co ciekawszymi gatunkami niejadalnymi nie możemy tak całkiem gardzić, jeżeli chodzi o pokazywanie wam ich. A mam tutaj na myśli gatunek, który... O właśnie, już przed chwilą zauważyłem, a teraz już miałem problem z wypatrzeniem go ponownym. No bo właśnie przeważnie udaje się go znaleźć dopiero gdy schylimy się przy jakichś zupełnie innych grzybach. Bo jak widzicie, kamufluje się bardzo dobrze. Też nieraz wam pokazywałem. Bardzo powszechnie występujący, jak widzicie, bo praktycznie na każdym moim grzybobraniu ostatnio natrafiam właśnie na jego owocniki. Jest to szyszkolubka kolczasta. Szczegółowo wam ją omawiałem na moim osobnym filmie z ubiegłego roku, więc odsyłam właśnie do owego filmu, żeby tutaj już się za bardzo nie powtarzać. Ten owocnik jest akurat dosyć stary. Widzicie, te kolce są już całkiem ciemne. No i tak sobie właśnie rośnie na szyszkach. Ale szyszkolubki kolczaste nas dziś aż tak nie interesują, tylko sobie odnotujmy ten gatunek. No i trzeba będzie rozejrzeć się za czymś więcej niż uszakami bzowymi. Skoro możemy tutaj mówić o aż takim potencjale na grzyby nadrzewne, no to chyba szkoda byłoby tracić czas na poszukiwanie, na poszukiwania bardziej ambitniejsze, czyli na poszukiwania jeszcze jakichś właśnie, czy to podgrzybków brunatnych, czy może nawet prawdziwków. Choć nie ukrywam, że tak czysto ambicjonalnie do tego podchodząc byłoby całkiem przyjemnie znaleźć jeszcze jakiegoś prawdziwka. A z drugiej strony jeszcze w grudniu, czy już w grudniu właściwie, udało mi się prawdziwka jeszcze znaleźć, więc pod tym kątem ambicje mam w jakimś tam stopniu już zaspokojone. Tak więc raczej na tym się nie będziemy dziś skupiać. Może jutro, zobaczymy jak pogoda pozwoli, bo pogoda niestety w tych stronach jest mocno kapryśna, a zostaję tutaj jeszcze na jutrzejszy dzień. Natomiast dziś się skupimy właśnie na grzybach nadrzewnych, no i chyba głównie na uszakach, jak zaraz zobaczycie, bo ich jest naprawdę nie dość, że mnóstwo, to jeszcze są to też olbrzymy w dużej mierze, chociaż jak powiedziałem, olbrzymów nie planuję zbierać, ale to nam też coś mówi o tym, ile ich tu może być. Skoro nie są w ogóle zbierane, o czym by świadczyły ich tak pokaźne rozmiary, no to też mogą się swobodnie tutaj rozsiewać na tak licznych, sprzyjających im gatunkach drzew. No bo zobaczcie tego giganta. On ma przecież z 15 cm średnicy. Być może jest to kilka owocników zrośniętych ze sobą, no ale jest naprawdę spory. Jest nawet chyba w całkiem niezłym stanie. Więc może akurat w tym przypadku, mimo jego rozmiarów, zostanie on przeze mnie zebrany. Przeważnie tak duże owocniki to już są naprawdę stare, ale ten myślę, że jeszcze z powodzeniem może się nadawać do konsumpcji. No jak widzicie, jest tu ich kilka niemal równie wielkich. Ciekaw jestem zresztą, ile z was zbiera uszaki bzowe i ewentualnie jakie wykorzystujecie. Możecie się podzielić zarówno w komentarzu tą informacją, jak i zaczerpnąć inspiracji kulinarnych co do uszaków bzowych na naszej grupie facebookowej o nazwie Grzybofile. Jeśli was tam jeszcze nie ma, to tradycyjnie serdecznie zapraszam. A poza tym jeszcze chciałbym wyjaśnić, że to nie jest tak, że mój wygląd jest efektem świątecznej diety. Po prostu mam na sobie tyle warstw odzieży, żeby w tych warunkach czuć się w miarę komfortowo i zbyt prędko z tego lasu nie czmychnąć, bo już chyba wspominałem, że mamy 2 stopnie na plusie. Czyli delikatnie mówiąc dosyć chłodno, zwłaszcza, że nie jest to już świt, tylko niemalże środek dnia, ponieważ dochodzi godzina 11. Przyjechałem tutaj o 10.30. Ale też, mówiąc wam o tej godzinie, to chciałem właśnie zaznaczyć, że mam całkiem spore możliwości czasowe dziś, jeżeli chodzi o grzybowe poszukiwania. No bo do zachodu słońca to naprawdę jeszcze ładnych parę godzin mamy. Tak więc myślę, że będę mógł dzisiaj się rozglądać również za jakimiś właśnie innymi gatunkami grzybów i nie poprzestaniemy tutaj raczej na zbieraniu uszaków. Uszaków, których jak widzicie na tym terenie takim właśnie zdecydowanie podmokłym i obfitującym w bzy jest naprawdę sporo. Tutaj mamy kolejne skupisko. Chociaż to już takie najmłodsze nie są, ale kilka tam by się jeszcze dało z drugiej strony zerwać. No i tutaj już młodzież też
rusza uszakowa młodzież, jak widzicie, pomiędzy gałązkami. Kolejne owocniki się pojawiają coraz niżej. O ile zadamy sobie troszkę więcej wysiłku, to zobaczcie, możemy też liczyć na inne gatunki. Tylko właśnie wymaga to przedarcia się przez takie niezbyt sprzyjające tereny, dosyć zarośnięte, ale chyba się będzie opłacało. Spójrzcie sami, co tutaj mamy. Udało się. Mamy pomiennice zimowe, czyli inaczej zimówki aksamitno-trzonowe. Nie jakieś bardzo duże stanowisko tego gatunku, ale są. Mamy już drugi gatunek. No, w tym przypadku faktycznie stricte zimowy. Nie są to grzyby, które możecie spotkać w lecie. W lecie możecie spotkać bardzo podobny gatunek, jednakże nie właśnie zimową pomiennicę. Również jadalny, ale to może na osobny film sobie zostawimy. W każdym razie o tej porze roku mamy pomiennice zimowe. Z nimi również oczywiście możecie się zapoznać w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl. Tam znajdziecie właśnie takie podstawowe informacje o tym gatunku, o ile jeszcze nie wywnioskowaliście z moich wcześniejszych nagrań, czym on się charakteryzuje. A tutaj możecie się tak pokrótce przyjrzeć, jak jego owocniki wyglądają od spodu, bo od spodu są właśnie najbardziej charakterystyczne. O ile z góry kapelusz widoczny może być podobny do podobnych niejadalnych czy nawet trujących gatunków, natomiast od spodu raczej takich wątpliwości nie ma. A jest ich jednak tutaj troszkę więcej. Zobaczcie, tam jest jeszcze skupisko. Przepraszam, że tak brzydko palcem pokazuję, ale tam się raczej nie dostanę z kamerą. I jeszcze tutaj takie malutkie skupisko. I chyba jeszcze będzie ich więcej. No tu jest niewiele, a tutaj jest większe. To widziałem właśnie z oddali i to dlatego tutaj wszedłem w te chaszcze. Tak, te są już starsze i widzicie, zyskują taki niemalże miodowy kolor kapelusza właśnie z wiekiem. A tam możecie to jeszcze lepiej dostrzec na kolejnych owocnikach. Zobaczcie, no właśnie trochę trudu tu trzeba sobie zadać, żeby do nich dotrzeć. No ale są, ewidentnie. I to już są takie naprawdę dorodne okazy. Dorodne owocniki naprawdę sporych rozmiarów. To już jest właściwie maksimum, o jakim możemy mówić w przypadku rozmiarów pomiennicy zimowej. Tak około 5-6 cm średnicy kapelusza. Białe blaszki, no i taki charakterystyczny, aksamitny, ciemny trzon. Zwłaszcza w dolnej części nie zawsze dochodzi ten kolor do samej góry. No super, super. Mamy już dwa gatunki jadalnych grzybów dziś. Jeszcze tylko brakuje właśnie, no chociaż boczniaków ostrygowatych. Chociaż boczniaków. Ale cieszę się, że intuicja moja mnie nie zawiodła, bo wielokrotnie, nie tylko w tym roku, ale od lat przejeżdżałem obok tego miejsca, właśnie widząc, że mamy tu podmokły teren i bardzo dużo takiego właśnie drewna, częściowo martwego już, drzew liściastych. Czyli idealne wprost warunki, żeby poszukiwać właśnie jadalnych, nadrzewnych grzybów o tej porze roku. W tak grzybonośnym miejscu naprawdę trzeba się po prostu rozglądać dokładnie, bo tutaj co rusz natrafiam na kolejne skupiska właśnie pomiennic zimowych. Zobaczcie, tam są następne. Tylko właśnie poruszanie się tutaj nie jest jakieś bardzo łatwe. I tam jeszcze kolejne skupiska się czają. Super. I teraz muszę tutaj się przeczołgać z miejsca w miejsce i starać się te najbardziej dorodne, jeszcze nie takie bardzo stare, wyzbierać. A takie wczołgiwanie się tutaj jak najbardziej okazuje się mieć większy sens, nie tylko z uwagi właśnie na zbiór kolejnych owocników pomiennicy zimowej, ale przy okazji można wypatrzyć grzyby, których nie wypatrzylibyśmy nie podchodząc tak blisko. Tu na przykład mamy takie szczątkowe owocniki boczniaka ostrygowatego, ale tak już wyżarte, że zobaczcie, tutaj prawie nie widać blaszek. Można by nawet pomyśleć, że to jakaś żagiew. Jedynie na samym brzegu kapelusza resztki blaszek jeszcze zostały,
No i też po wyglądzie trzonu widzimy, że nie jest to na przykład łycznik późny, tylko właśnie boczniak ostrygowaty. No ale takie egzemplarze, jak widzicie, nie nadające się już za bardzo do zbioru, a przynajmniej niezbyt apetyczne. No ale to też miło, miło wiedzieć, że na boczniaki też szanse tutaj jakieś są. Że tkwi w tym rejonie jak najbardziej boczniakowy potencjał. A moje zbiory póki co wyglądają tak. A jeszcze nie odszedłem nawet 100 metrów od samochodu. Ledwo opuściłem zarośla i wszedłem w ten faktyczny już las. A moim oczom ukazały się właśnie one, upragnione boczniaki. Dlaczegoż chcieć więcej? Właściwie dzisiejszy dzień już jest spełniony. Ma już sens. I mój przyjazd tutaj miał już sens w to konkretne miejsce. Poszukiwanie tutaj grzybów. Nie jest to jakieś super wielkie skupisko, jak widzicie. No ale jest. Boczniakami wzgardzać na pewno nie zamierzam. Bo to jedne z najsmaczniejszych grzybów zimowych, jak dla mnie. Oczywiście można je też kupić w supermarkecie, ale satysfakcja z takiego pozyskania grzybów jest mniejsza, jak również moim zdaniem te rosnące w naturze są po prostu smaczniejsze. Te kapelusze, jak widzicie, tutaj są dosyć jasne, no bo boczniaki mają to do siebie, że są bardzo zmienne, jeżeli chodzi o kolor kapeluszy. Mogą być jak najbardziej takie właśnie jaśniejsze, ciemniejsze, bardziej brązowawe, bardziej szare. Tych możliwości trochę jest, ale ewidentnie są to właśnie boczniaki. Zresztą ten gatunek oczywiście również znajdziecie w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl. Jeżeli chcecie sobie poczytać, z czym ewentualnie moglibyście je pomylić i na podstawie jakich cech. Ale zaraz, zaraz, wróćmy do tych boczniaków, bo chcę wam jeszcze coś pokazać. Jak te kolory mogą się różnić, tak jak właśnie mówiłem, mogą być jaśniejsze, mogą być ciemniejsze. Spójrzcie tam. Tak blisko, 2 metry ledwie od tamtego stanowiska, mamy również boczniaki. I zobaczcie, jaki te mają kolor. Te są takie, no, niebieskawe to może bym przesadził, ale taki stalowy fiolet. I to też jest kolor, nawet popularniejszy moim zdaniem u tego gatunku. I nadal są to boczniaki. Boczniaki ostrygowate. One również zostaną zebrane. Czasem trzeba je odciąć, bo może nie być tak łatwo je oderwać. No właśnie. Tutaj mi się kapelusz przedzielił na pół. Ale przy okazji jeszcze bardziej możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają i jak sobie tutaj rosną. Chociaż akurat z boczniakami to myślę, że większość osób jest obeznana z tym właśnie gatunkiem. Choćby za sprawą nabywania właśnie boczniaków w supermarketach. Nie zapeszajmy, ale naprawdę częstotliwość, z jaką natrafiam tutaj na kolejne stanowiska jadalnych grzybów, jest bardzo obiecująca. Tutaj niemalże przy podstawie rósł sobie kolejny boczniak, ale ten już odpadł, rozpadł się, jak widzicie. Ten już się nie nada do zbioru. Natomiast to skupisko jeszcze się nada, o ile nie będą tylko robaczywe, a może nie będą, to również zostaną skonsumowane, a póki co zostaną zebrane. Nawet po kawałku, bo i tak prawdopodobnie w formie flaczków zostaną zagospodarowane. Tak więc i tak zostaną pocięte. Las mamy też zachęcający, nie wiem na ile będziemy mieli dzisiaj okazję się jemu przyjrzeć. Jeżeli naprawdę dalej tak pójdzie i zostanę zatrzymany przez coraz większą liczbę grzybów już na samym skraju lasu. Chociaż z miłą chęcią bym wam sam las pokazał. Możecie powiedzieć las jak las. Wiele lasów już widzieliśmy. Ale jednak każdy las ma swoją specyfikę. Każdy jest niepowtarzalny. I bardzo chętnie taki właśnie nadmorski las bym wam również pokazał. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem na początku, ten las jest mocno zróżnicowany. Z właśnie lasu sosnowego przechodzi potem w bukowy. No i finalnie, niestety, jeżeli chodzi o moje grzybiarskie podejście, przechodzi również w park narodowy. Tak więc tam już grzybów zbierać nie wolno. Ale tutaj jeszcze jak najbardziej mogę. Zresztą marzyłem sobie, żeby pokazać wam również morze. Planowałem tym lasem już później faktycznie ścieżką po parku narodowym dojść do samej plaży. Ale niestety teraz wiem, że to może być różnie, bo być może właśnie te grzyby mnie tutaj na tyle przyhamują,
już na wstępie, o co też nie mogę mieć pretensji do losu, czy do lasu, że nie będę miał okazji wejścia tam głębiej, bo jednak to pewna szerokość jest, żeby ten las przejść w stronę plaży. Ale może słyszycie wiatr. Po części na pewno słyszycie też morze, bo dzisiaj mamy faktycznie sztormową pogodę, więc myślę, że ten głos się niesie dosyć mocno wzburzonych fal. No ale nie na plażowanie tutaj przyjechaliśmy, tylko na grzyby, więc wracajmy do poszukiwań. Uszaki nie dają dziś jednak za wygraną. Mimo tego, że boczniaki się zaczęły pojawiać, no to nadal na uszaki bzowe natrafiam tutaj jeszcze częściej. Zobaczcie, kolejne stanowisko na tamtej gałęzi. I tam w dole też może zauważycie. No będę się musiał tam jakoś wczołgać i je wyzbierać. Bo mimo, że na uszakach aż tak bardzo mi dziś nie zależy, chętniej bym się chociażby na boczniakach właśnie skupił, no to grzybiarskie sumienie nie pozwala mi ich tutaj pozostawić. Prawdziwy uszakowy urodzaj. No co zrobić, co zrobić? Trzeba zbierać. Tutaj, tam, w oddali, widzicie. Najgorsze, że no troszkę trzeba czasu na to poświęcić, żeby jednak je tutaj zebrać. Bo jednak nie są to aż tak olbrzymie owocniki, żeby bardzo szybko wypełniły kosz. No ale są, jest ich tutaj ilościowo aż tyle, że nie można tego zignorować. Na szczęście nie pada, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę czasu tutaj spędzić. Mimo tego, że ten teren jakiś super łatwy nie jest do zbiorów. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby chyba zignorowanie tych miejsc, w których uszaki wydają się najbardziej prawdopodobne. Ale najgorsze, że tym samym mógłbym ominąć również stanowiska boczniaków. Bo jednak te stanowiska się w dużej mierze pokrywają. Więc ciężki wybór, ciężki. Trzeba jednak przeglądać te gałęzie. No i właściwie im bardziej niedostępny teren, tym większe szanse moim zdaniem, że coś tam znajdę. Bo tym mniejsze szanse, że komuś by się chciało szukać grzybów w miejsce, w które trzeba się no niemalże wczołgiwać. Przesadzam oczywiście z tym czołganiem się. Kucanie tutaj wystarcza, ale i tak nie są to wygodne pozycje do przemieszczania się. Marsz w kuckach. Ale zobaczcie, mamy też kolejne stanowisko pomiennicy zimowej. Już z oddali ją poznaję, chociaż tak jak mówię, tutaj kluczowe jest to, co pod kapeluszem zobaczycie. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z grzybami zimowymi, no to najwięcej tych cech zobaczycie właśnie pod spodem, pod kapeluszem, jeżeli chodzi właśnie o trzon i blaszki. Ale to stanowisko jest na tyle niewielkie, że nie będę go tutaj może likwidował. Likwidował właściwie tych owocników, no bo stanowisku występowania grzybów sam zbiór zaszkodzić nie powinien oczywiście. Ale mimo wszystko mogą one sobie podrosnąć. A nuż ktoś jednak przyjdzie je tutaj zebrać w późniejszym okresie. A jak widzicie, cały czas trzymam się tego skraju lasu. No bo tu tych grzybów okazuje się, że jest najwięcej. Jednocześnie nie sposób zignorować piękna przyrody. Mimo tego jakże pochmurnego i zniechęcającego troszkę dnia. A mianowicie, zwróćcie uwagę, jak stare mamy tutaj brzozy. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę rzadko znajduję w lesie aż tak stare brzozy o aż tak grubych pniach. Bo to jednak gatunek dosyć delikatny, o bardzo łamliwych gałęziach i niezbyt żywotny, jeżeli chodzi o jego potencjał życia przez długie dziesiątki lat. No a tutaj proszę, na obrzeżach lasu, na Wyspie Wolin, faktycznie troszkę tych brzóz takich naprawdę, naprawdę olbrzymich jest. Bardzo miły widok, bo jakkolwiek pospolite jest to drzewo, to jednocześnie do tego gatunku mam bardzo duży sentyment. I zawsze miło mi brzozy spotykać. Mimo tego, że za bardzo nie jest to gatunek grzybowy, jeżeli chodzi właśnie o grzyby nadrzewne na przykład.
Takie właśnie zimowe bardziej. Też jakiś potencjał w sobie ma, bo chociażby boczniaki na brzozach jak najbardziej możemy znaleźć. A z dobrych wieści to właśnie wyjrzało trochę słońca. Takiego bardziej żwawego, trochę bardziej odważnie rozświetlając tak już przyjemniej ten las. Oby tak dalej. Oby to nie było tylko chwilowe przejaśnienie, bo faktycznie dzień jest tak pochmurny, że aż szkoda. Aż szkoda, bo to trochę mniejszy potencjał na pokazanie wam piękna tych terenów. No ale przynajmniej mamy grzyby. Więc coś za coś. Nie jest tak najgorzej. Jest jakaś rekompensata braku jakichś super ładnych widoków w postaci przynajmniej grzybowych zbiorów. Wyraźnie też widać, że jest to ostoja wielu gatunków dzikich zwierząt, ponieważ widziałem po drodze zarówno ślady bobrów na drzewach obgryzionych właśnie przez bobry, jak i odchody sarny, jak i fragment łąki zryty przez dziki. Tak więc przy odludnym charakterze tego terenu jednocześnie, zwłaszcza o tej porze roku, zwłaszcza gdy o żadnym tam sezonie w nadmorskich miejscowościach mówić nie sposób, no to naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby mi tutaj prędzej czy później jakiś zwierzak dziki wybiegł przed nosem. Trzeba się z tym liczyć. Przynajmniej staram się być na to w miarę przygotowany, żeby się nie dać przestraszyć, ale kto wie, jak to będzie. Już w zeszłym roku mnie dziki nastraszyły. Z odległości jakichś 2 metrów dopiero je zauważyłem. No a tymczasem tutaj mamy kolejne stanowisko płomiennicy zimowej. Nie wiem, czy wypatrzyliście przed chwilą, jak ten monolog wygłaszałem. To minąłem właśnie kolejne malutkie płomiennice. A teraz już je przegapiłem. A tu są. Nawet nie takie bardzo malutkie wcale. Tutaj jest kapelusz. I tutaj jeszcze kolejnych kilka. Między tymi gałązkami możecie dostrzec. No i tu jeszcze potencjał płomiennicowy. Możecie dostrzec kolejne, tym razem młodziutkie. Słońce niestety równie szybko jak wychynęło zza chmur, to się też schowało za tymi chmurami z powrotem. Tak więc niestety potencjał niewątpliwy tych terenów, jak widzicie, istniejący nawet w przypadku takich powyrywanych już drzew w postaci ich urody, nie jest w pełni wyeksponowany. No ale trudno. Skupię się tym bardziej na grzybach. Kusi mnie, żeby ruszyć właśnie tym lasem w stronę morza. No ale jednocześnie potencjał tych terenów, grzybowy potencjał jest na tyle duży, że swój wzrok kieruję przede wszystkim właśnie ku tym martwym fragmentom drewna zalegającym tutaj. No i zobaczcie, tam na przykład przed nami na środku ekranu mamy kolejne skupisko płomiennicy zimowej, najwyraźniej z tej odległości to może 99% pewności tylko mam, a nie 100. Raczej będą to znów płomiennice zimowe. Zresztą chodźmy sprawdzić. Oczywiście, jakżeby mogło być inaczej. Kolejne skupisko płomiennicy zimowej. Może nie jakoś specjalnie obfite, ale kapelusz do kapelusza i powoli się zbierze koszyk. Zobaczymy, czy pełny koszyk, ale już około pół kosza już mam. Łącznie tych grzybów i innych grzybów, nie tylko płomiennic oczywiście. Jakimś cudem na skrupulatnym zbieraniu grzybów minęły mi już 2,5 godziny. Do zachodu słońca mamy jeszcze około 3 godzin, więc chyba rozsądnym wyjściem będzie skupienie się na tych podmokłych terenach z martwym drewnem i poszukiwaniu tutaj grzybów nadrzewnych niż sentymentalny marsz przez sosnowy las w stronę morza. Tylko po to, by to morze wam pokazać. Więc chyba, zwłaszcza z uwagi na pogodę niezbyt może sprzyjającą jakimś plażowym eskapadom, bo wyobraźcie sobie, jak tam musi teraz wiać, skoro ja to tutaj słyszę z odległości około 2 km w linii prostej przez las. Tak więc chyba skupimy się dziś na grzybach. Jeszcze sobie przejdziemy taki fragment, którego wcześniej nie przechodziłem, żeby mieć dokładnie spenetrowany cały ten sektor, w którym właśnie las stopniowo przechodzi w łąkę. Sektor podmokły. Jak widzicie,
pełen liściastych drzew i taki naprawdę z dużym potencjałem. No bo nie ukrywam, że bardzo by mi zależało na dozbieraniu boczniaków. Jakoś boczniaki największą frajdę by mi gdzieś sprawiły. Tak to sobie wymyśliłem. Dlaczego? Nie wiem, no tak po prostu. Czasem się ma apetyt na jedne grzyby, czasem na inne. Ja akurat mam dziś apetyt na boczniaki. Chociaż oczywiście nie mam powodu, by wybrzydzać z uwagi na grzyby, które do tej pory już znajduję. A kosz wygląda teraz tak. Boczniaków jest w nim najmniej. Najwięcej jest uszaków bzowych. No i pośrednią część stanowi płomiennica zimowa, ten właśnie gatunek. Już całkiem solidny ciężar. W tym fragmencie lasu najwyraźniej nastąpił jakiś brzozowy armagedon, bo mamy dziesiątki, jeśli nie setki wyrwanych z korzeniami brzoz i powalonych. Więc troszkę trudniej się tutaj przemieszczać. Zwłaszcza, że teren jest mocno podmokły. No ale cóż, na szczęście jeszcze parę godzin do zachodu słońca mam, więc mam nadzieję, że noc mnie tutaj nie zastanie. Jednak to brzozowe cmentarzysko jakoś musiałem ominąć, więc skręciłem w rejon, gdzie powalonych brzóz nie ma. Niestety tutaj z kolei jest jeszcze więcej wody w podłożu. No ale nic, na szczęście mam na tyle duży zapas czasu, więc tym lepiej, że już jednak zawracam, że mogę sobie pozwolić na powolne przedzieranie się tutaj. A kto wie, może właśnie w takich trudniej dostępnych rejonach uda się nazbierać właśnie jeszcze coś. Zresztą kluczem będzie przedostanie się tam na łąkę, na której też jeszcze pojedyncze drzewa się zdarzają. A na nich, miejmy nadzieję, jeszcze jakieś grzyby może na mnie czekają. Przyjemnie też, że słońce postanowiło jeszcze w tym końcowym etapie mojego grzybobrania dzisiejszego mi towarzyszyć, troszkę tutaj rozświetlając te mokradła, chyba można tak powiedzieć, bo teren mamy tu naprawdę bardzo mocno podmokły, co chyba nawet słyszycie pod moimi stopami, jak to jest bagienko takie, które się zapada i sobie chlupie i mlaska pod wpływem moich kroków. Ale i tak jest naprawdę ładnie. Jednak ten fragment mokradeł, a konkretnie to taki jakby dopływ tutejszej rzeczki przez tą łąkę biegnącej, chyba mnie pokonał. Bo akurat tutaj to nie widzę możliwości przeskoczenia sobie na drugi brzeg bez posiadania kaloszy wysokich, a tylko niskich, mimo że nieprzemakalnych butów. No bo musiałbym sobie skakać z kępy na kępę, a te kępy mojego zaufania tutaj zbyt dużego nie budzą, zwłaszcza, że musiałbym jeszcze trafić w każdą z tych kęp w biegu, więc to raczej odpada. No chyba, że ustawiłbym aparat gdzieś z boku i nakręciłbym to widowisko, na pewno mielibyście ubaw, jakbym wpadł do wody w połowie drogi. Tak więc niestety trzeba docenić przyrodę, uznać jej wygraną w takim starciu i muszę po prostu jakoś ominąć ten fragment. Chociaż już tutaj udało mi się przeskoczyć po tych kępach. Więc wniosek mam taki, że one są stabilniejsze dużo niż wyglądają. Faktycznie celując w sam ich środek, można polegać w miarę na tym, że się człowiek z nich nie zaślizgnie. No nic, szukamy dalej, bo tutaj mamy jeszcze kolejny sektor z drzewami liściastymi, a tym samym kolejny sektor z płomiennicami zimowymi, czyli z zimówkami aksamitno-trzonowymi, mówiąc inaczej. Widzicie? Tam się czają w dole. Zaraz się do nich dobiorę i ruszamy dalej. Na jakieś duże skupiska boczniaków niestety póki co nie natrafiam. Za to trafił się taki pojedynczy, którego pewnie bym w ogóle nie zauważył, gdyby nie to, że tam mamy płomiennice zimowe kolejne na środku ekranu. Ich żółty kolor mnie tu przyciągnął. A tutaj mamy jeden, jedyny, samotny owocnik boczniaka ostrygowatego. Więc go również
oczywiście zabieram. No i tamte pomiennice może również, jeżeli jakoś się do nich dostanę. Widzicie, jak się tam chowają. Ewidentnie pomiennice zimowe i uszaki bzowe bardziej sobie upodobały te tereny niż boczniaki ostrygowate. Albo po prostu boczniaki ostrygowate są tutaj zbierane. Mamy tutaj mnóstwo ambonek, takich obserwacyjnych czy też myśliwskich. Tak więc ewidentnie leśnicy czy też myśliwi tutaj bywają. No a myślę, że boczniaki są znacznie częściej rozpoznawanymi grzybami przez osoby niezbierające grzybów zimowych jakoś tak bardzo z wielkim zaangażowaniem i wielu gatunków, więc to też byłoby jakimś wyjaśnieniem. Tak więc niestety ten sektor już sprawdziłem i chyba to by było tutaj na tyle, jeżeli chodzi o ten rejon, jeżeli chodzi o nadrzewne grzyby zimowe. Wychodzi więc na to, że to na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze grzybobranie. Moje grzybobranie z waszym towarzystwem wirtualnym i lekko przesuniętym w czasie. Tak więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tradycyjnie prosząc was o zasubskrybowanie mojego kanału, kliknięcie w dzwoneczek, zostawienie komentarza i łapki w górę. Wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Myślę, że już niedługo zobaczymy, czy to będzie film jeszcze z nadmorza. Jeżeli uda mi się taki jutro nakręcić, to zależy od pogody głównie. Właściwie wyłącznie zależy to od pogody. Czy już może z innego rejonu Polski. Zobaczymy. W każdym razie trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.